Drodzy Państwo, witam na konferencji prasowej. Słyszałem Pani Marszałek Województwa Lubelskiego, Elżbiety Radziwowora. W związku z wystąpieniem koronawirusa na terenie szpitala uniwersyteckiego chcieli przygotować Państwu bliższe informacje. Jest z nami pan dr Marek Działoszyński, prezes szpitala uniwersyteckiego, oraz pan dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego. Teraz oddaję głos pani marszałek. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszą konferencję zaplanowaliśmy tak naprawdę w innym temacie. Chcieliśmy podpisać umowę na realizację programu in vitro. To już jest trzeci rok realizacji tego programu. Ale jeżeli Państwo pozwolicie, najpierw informacja na temat koronawirusa w szpitalu uniwersyteckim, później zrobimy przerwę, żebyście mogli nagrać również indywidualne komentarze, a po przerwie zrobimy nasz dalszy program. My niedawno rozmawialiśmy na ten temat, w poniedziałek odbyliśmy konferencję, gdzie informowaliśmy Państwa, jak są przygotowane lubuskie szpitale. Wdrożyliśmy w naszych szpitalach wszystkie procedury, również został przeszkolony personel. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął informację na ten temat tydzień temu, we wtorek. I wtedy podjęliśmy decyzję w sprawie przeznaczenia pilnie środków finansowych na zakup aparatury ratującej życie, aparatury ECMO. Te pieniądze zostały szpitalowi przekazane w wysokości 350 tysięcy. Podjęliśmy też decyzję w celu wsparcia naszego szpitala i oddziału zakaźnego w inne urządzenia, na przykład myjka do dezynfekcji za 125 tysięcy. Właśnie dzisiaj taka umowa jest do podpisania. Procedury, które wdrożyliśmy, przerobiliśmy w ubiegłym roku, także szpital jest bardzo dobrze przygotowany, ponieważ w sierpniu w ubiegłym roku zmierzyliśmy się z bakterią New Delhi i wtedy przećwiczyliśmy, można powiedzieć, takie stany epidemiologiczne. Również wówczas samorząd województwa przekazał 500 000 na niezbędny sprzęt, zwłaszcza do szybkich badań laboratoryjnych, który, no teraz omen nomen, okazuje się, że bardzo nam się przydaje, ponieważ dzięki temu sprzętowi możemy wyeliminować w szybkich badaniach inne bakterie, inne patogeny i tylko już te przypadki, można powiedzieć, wyizolowane, są kierowane do szczegółowych badań w kierunku koronawirusa. Podejrzenie co do 3 pacjentów przekazaliśmy już w poniedziałek. Badania zostały wykonane. Pan ordynator i prezes poinformują Państwa na ten temat. Ja chcę tylko powiedzieć, o tym już mówiłam w poniedziałek, że bardzo mnie niepokoi, że w takiej sytuacji wciąż nie mam odpowiedzi od pana wojewody. Skierowaliśmy pisma o informacje, o bieżące informowanie mieszkańców województwa lubuskiego oraz o wsparcie finansowe tydzień temu, 24, gdy zarząd uzyskał informacje od naszych szpitali co do procedur wdrożonych i stanu przygotowania i podjął decyzje dotyczące współfinansowania wydatków. No takie jest zarządzanie kryzysowe, że się natychmiast działa. No niestety pan premier poinformował Polskę, że przeznacza 100 milionów na walkę z koronawirusem. Tych pieniędzy nie mamy do tej pory, więc wciąż apel. My wystąpiliśmy z takimi wnioskami. Tydzień czekamy na odpowiedź. Nie mamy również żadnego wsparcia do tej pory, ale jak widać, no trzeba było być przygotowanym i o wiele szybciej uruchomić konkretne działania, nie tylko debatować, rozmawiać. Także bardzo proszę również za Państwa pośrednictwem o to, żeby rząd no, potrafił zachować się w takiej sytuacji. Bardzo proszę, Panie Prezesie. Panie Marszałek, Szanowni Państwo, tak potwierdzamy. Dzisiaj w nocy otrzymaliśmy wynik dodatni na koronawirusa potwierdzający, że w szpitalu mamy pacjenta dodatniego. Ten pacjent przybył do nas 2 marca około godzin południowych. Zostały pobrane od niego próbki do badań. Wykluczyliśmy w ramach tych badań wewnętrznych w szpitalu, że jest chory na grypę, co mogliśmy zrobić właśnie dzięki urządzeniu GeneExpert, które dzięki samorządowi województwa kupiliśmy jeszcze w ubiegłym roku i które służy teraz takim badaniom szybkim, bardzo sprawnym, które pozwalają wykluczać ewentualnie jakieś choroby. Tutaj wykluczyliśmy grypę, ale skierowaliśmy do PZH próbkę naszym transportem. Ona o 22 już 2 była w Warszawie.
Dzisiaj o pierwszej w nocy, jak mówię, otrzymaliśmy wynik, że jest to pacjent dodatni. Pozostałych dwóch pacjentów, którzy byli pacjentami podejrzewanymi, o tym pewnie szczegółowo powie pan dr Smykał, przebadaliśmy także, kierowaliśmy też próbki do badań, oni są ujemni i już są chyba nawet wypisani z oddziału, tak? Natomiast chcę państwu powiedzieć, że my przygotowując się do zbliżającego się do Polski koronawirusa, już 5 lutego wydaliśmy szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczenia szpitala i działań personelu. Personel z tymi wytycznymi był zapoznany. Jest to jedna z procedur akredytacyjnych, bo przygotowujemy szpital do akredytacji. W ramach tych procedur przedsięwzięte zostały także wskazania, jakiego rodzaju pacjent jest pacjentem traktowanym jako pacjent dodatni. Tutaj organizowaliśmy konferencje prasowe. Taka konferencja w dniu wczorajszym także w szpitalu się odbyła, gdzie informowaliśmy, jakiego rodzaju procedury są wdrożone, jak postępować powinny osoby, które być może podejrzewają, że mogły być w kontakcie i manifestują objawy choroby. No i to wszystko zadziałało. Ja muszę powiedzieć, że ten pacjent, który do nas trafił, zachował się bardzo poprawnie. On powiadomił służbę zdrowia, został przetransportowany, trafił bezpośrednio na oddział zakaźny. My jesteśmy szpitalem wielosegmentowym, w związku z tym budynek szpitalny, gdzie mieści się oddział zakaźny, jest budynkiem izolowanym od innych oddziałów. To pozwala też bardzo dobrze, tak, zabezpieczać ten oddział epidemiologicznie i jakby nie przenosić ewentualnych chorób na inne oddziały, inny personel. Myślę, że pan doktor Smykał teraz już bardziej szczegółowo o samym meritum. Proszę państwa, ponieważ już z niektórymi się widzieliśmy dwa razy na konferencji prasowej i tak już wczoraj wyczuwaliśmy jakąś niepewność, no i potwierdziło się to, co tutaj słyszymy, wynik pacjenta jest dodatni. Niemniej trzeba powiedzieć, że akurat przebieg zachorowania tego pacjenta jest łagodny. Znaczy on przyzywał gorączką, z kaszlem. W dniu dzisiejszym nie gorączkuje, pokasuje, czuje się bardzo dobrze. Także będziemy kontynuować jego pobyt w oddziale, wykonamy kontrolne badania. Kiedy się wyniki tych badań będą negatywne, to pacjenta puścimy do domu. Natomiast jest cała kwestia kwarantanny dla rodziny, która jest w tej chwili w domu. No i oczywiście wszystkie kontakty związane z jazdą autobusem. Ten pacjent przyjechał z Niemiec autobusem. To, co pan prezes mówił, rzeczywiście jesteśmy w jakiś sposób przygotowani, mając swoje doświadczenie w walce z New Delhi. Ponieważ, wiecie, szpital został trochę unieruchomiony w miesiącach sierpień, lipiec. Mieliśmy sporo osób zakażonych w New Delhi, wtedy nasz oddział służył jako oddział pochodowy, myśmy tych pacjentów izolowali. No i przez to też przygotowaliśmy bardzo ciekawe procedury, które służą nam do tej pory. Czekamy na następnych pacjentów, bo z pewnością będziemy mieli następne zachorowania czy podejrzenia o zakażenie, koronawirusem. Nie wiem, wiecie państwo, że to jest nieuchronne, no i w każdym razie ten pacjent zerowy też będzie dla nas pewną szkołą. Ja myślę, że warto przy tej okazji powiedzieć, pan doktor tak delikatnie przemycił informację, że oddział jest właściwie wyłączony z pracy tej planowej, tak? Tutaj taki apel wystosowaliśmy do placówek, które współpracują z nami na co dzień, żeby tych pacjentów planowych i innych, którzy no, wymagają leczenia na choroby zakaźne, te placówki przejęły i żeby tam je leczyć, dlatego że no, oddział został decyzją wojewody całkowicie wyłączony z możliwości działań planowych. To jest słuszna decyzja w tym zakresie, że możemy kohortować pacjentów, którzy no, są nosicielami tego koronawirusa. Tutaj dysponujemy 34 łóżkami i personelem, który jest w stanie to właściwie zabezpieczyć na wypadek rozwoju sytuacji. Mamy też wydzielony kolejny budynek w szpitalu. To jest budynek, w którym mieszczą się oddziały okulistyki i laryngologii. On jest także budynkiem wolnostojącym, w związku z tym zapewnia możliwość takiej izolacji infrastrukturalnej. Natomiast chcę zaapelować przy tej okazji, ponieważ tu pan doktor i jego zespół właściwie dzisiaj, nie realizując działań planowych, nie zarabiają. W związku z tym apel taki do czynników, które mają środki na tego typu działania, żeby zabezpieczyć nas w przyszłości
zwrot środków, które utracimy przez to, że realizujemy na rzecz całego województwa lubuskiego no właśnie tą działalność związaną z kohortacją pacjentów zakażonych koronawirusem. Jeszcze może jedna, przepraszam panie marszałek, jeszcze jedna sprawa. Staramy się to robić w ten sposób, że ten oddział jest wyłączony zupełnie. Czyli tak, nawet słyszymy ten oddział podstawowy sprzęt. Mamy aparat rentgenowski, mamy USG, będziemy mieli respiratory. W każdym razie kompensujemy się na jednym oddziale. Ten oddział będzie służył tylko dla tych pacjentów. Ci pacjenci, którzy u nas leżą, już nie będą przechodzić do innych oddziałów. Oni nie będą diagnozowani. Stanowisko oczywiście. Nie będą przychodzić do innych oddziałów, nie będą diagnozowani poza naszym oddziałem. Wracając do obsadzenia, jeżeli chodzi o lekarzy, obsadę lekarską. Proszę Państwa, jest kilka najlepiej wyposażonych oddziałów, jeżeli chodzi o lekarzy w województwach zachodnich, bo mamy w naszej chwili jest 8 lekarzy, 6 specjalistów, jeden ukończony specjalny zakaźników, specjalistów zakaźnik, tak? Także nie wiem, czy znajdziecie drugi taki oddział na terenie zachodniej Polski. Bardzo dziękujemy za te informacje i bardzo proszę. Pytanie. Pacjent dojechał autobusem, prawdopodobnie nie jednym, bo tutaj musiał się przesiadać. Czyli można przypuścić, że w województwie lubuskim jest co najmniej kilka innych zachorowań, których nie znamy, bo ten wirus jest bardzo zjadliwy, jak pan wie. I na pewno jakieś osoby się znalazły w pobliżu tej osoby, ten wirus się rozsiał po województwie. I co teraz? Ile możemy liczyć nowych przypadków, tak? Czy możemy już mówić, że z pewnością są nowe zachorowania, których nie znamy w województwie? No powiedział pan, tak będzie. Oczywiście. Natomiast to są działania już nie szpitala, tylko służb sanitarno-epidemiologicznych, tak? To po stronie tych służb no, jest obowiązek docierania do i rodzin, i osób, które ewentualnie podróżowały wspólnie, podejmowania działań takich, które związane są z zabezpieczeniem. Ale mamy ustalone, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, czy mamy ustalone imiona, nazwiska osób, które transportowały? To nie jest pytanie do nas. Ja wiem, że nie jesteście do końca adresatem, ale być może wiecie, że na przykład sanepid... Wiemy, że trwają takie działania. My w nich także uczestniczymy. Ale warto przy tej okazji powiedzieć, że pacjenci, którzy mają objawy, mają się zgłaszać właśnie do sanepidu i bezpośrednio do oddziału zakaźnego, nie na SOR. Absolutnie. Cały szpital jest zamknięty, znaczy oddział zakaźny jest. Są wskazania w szpitalu, zamknięty, żeby osoby, tak, które podejrzewają, że mogły mieć kontakt z koronawirusem, trafiały bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Jak powiedziałem, my mamy tę komfortową sytuację, że nie musimy tutaj rozgraniczać ścieżek trafiania pacjentów na SOR, dlatego że ci pacjenci trafiają bezpośrednio do izby przyjęć oddziału zakaźnego. Wcześniej mieliśmy to także rozdzielone w samym oddziale zakaźnym, czyli pacjenci planowi trafiali jednym wejściem do oddziału, a ci z podejrzeniem trafiali wejściem głównym, tam gdzie byli już izolowani i mogli być w taki bardzo bezpieczny sposób przyjmowani. Panie doktorze, chciałem jedną rzecz wyjaśnić, bo pan doktor mówił, cały czas mówiliśmy o 2 pacjentach, pani marszałek użyła sformułowania 3 pacjentów, to ilu właściwie jest? Proszę Państwa, jest 2 pacjentów. Wcześniej był trzeci, którego potwierdzono grypę. Wypisani są, mają ujemne wyniki. Wyniki, jeżeli chodzi o koronawirusa, tylko ten jeden pacjent, który pozostał w tej chwili. Natomiast są, proszę Państwa, podane numery telefonu. I to wszędzie. Bezpośrednio na oddział, bezpośrednio do dyżurki lekarskiej. I my te telefony odbieramy. To nie jest tak, że te telefony leżą. Jeżeli jest jakiś problem, można zadzwonić, tak? Także jesteśmy dostępni. Ja jeszcze mam pytanie dotyczące tej pomocy innych placówek i ewentualnego miejsca kierowania pacjentów do innych szpitali, do oddziałów zakaźnych, ponieważ wiemy, że decyzją wojewody lubelskiego na przykład szpital w Torzyniu również został wyłączony, na ten moment zostaje wygaszany, więc o jakich placówkach, nie wiem, najbliższych czy spoza regionu mówimy? To mówię, to są decyzje wojewody, prawda, i inspektora sanitarnego, jak to będzie się dalej rozwijało. U nas są wyznaczone oddziały okulistyka, laryngologia, jeżeli będzie bardzo dużo zachorowań. W tej chwili, jak widzicie Państwo, wcale to nie jest takie duże szaleństwo. To mamy pierwszy przypadek, oczywiście, liczymy się z tym, że tych zachorowań będzie sporo. Panowie, ten pacjent zostaje na razie w Zielonej Górze, nie będzie nigdzie transportowany, tylko tam jest potrzebny. Nie, zostaje w Zielonej Górze. Proszę Państwa, jeszcze za chwileczkę, Panie Andrzeju. Warto powiedzieć, bo Pani pytała się o inne, tak, szpitale. Jest jeden oddział zakaźny w województwie lubuskim. Tak, ale jeszcze wracając jakby do tych informacji. Do telefonu, dobrze?
Wracając do tych informacji dla pacjentów, my mamy w szpitalu wywieszoną tego typu informacje, to są podane numery telefonu. Mamy też informację, którą NFZ prezentuje i on także udziela informacji i odsyłamy wszystkich do zasad postępowania epidemiologicznego, które wydał główny inspektor sanitarny. Tutaj opisany jest sposób postępowania i myślę, że jeżeli zachowa się rozsądek, a musimy potwierdzić, że ten pacjent, który jest teraz dodatni, zachował się bardzo poprawnie, jakby stosował się do tych wytycznych, jeśli wszyscy tak będą robili, to jest szansa na to, żeby te przypadki, które mogą być potwierdzone, izolować i w taki sposób bardzo bezpieczny nimi się zajmować. No a te, które mają przysłowiowy katarek i być może manifestują objawy, które mogą być podobne, ale na przykład nie mają w ogóle kontaktu z osobami, które wcześniej mogły być narażone na zakażenie, mają być leczone objawowo. Zresztą no, taki sposób postępowania zaleca się wszystkim. To znaczy samoobserwacja i ewentualnie kontakt ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi albo z lekarzem rodzinnym, który dalej pokieruje ich leczeniem. Doktorze, jeszcze pytanie mam o tego pacjenta. Jak teraz będzie pan, co prawda, tak zdawkowo o tym powiedział, jak będzie wyglądało jego leczenie, ile ono może potrwać? I także drugie pytanie, ponieważ widzieliśmy, że tam z tego oddziału była wywożona jedna osoba na noszach. To była ta osoba, to była jakaś przypadkowa, czy nie? Nie. To pan widział wywożoną pacjenta, który jechał do zakładu opieki leczniczej tak rozumiem, tak? Też jeszcze jeden z pacjentów, który pozostał z tych pacjentów leżących z wcześniej. To nie jest związane zupełnie z prawa. Nie związane co do leczenia. Leczenie jest objawowe, tak? Leczenie w takim stanie jest objawowe. Także żadnych tam leków pacjent specjalnie nie otrzymuje, jest leżenie, prawda, jakieś ewentualnie leki przeciwkaszlowe, czy jeżeli wymaga dalszej diagnostyki, to diagnostykę wykonujemy na miejscu. W niewielkim procencie, powiedzmy tak do 10%, pacjenci, którzy wymagają takiego większego leczenia, nie mówiąc o tych pacjentach z niewydolnością oddechową, którzy wymagają respiratora. Na razie po prostu tych pacjentów nie ma. A jeżeli będą tacy pacjenci, to będziemy leczyć w oddziale zakaźnym. Jeszcze mam pytanie do pana prezesa. Jaka atmosfera w szpitalu, bo wiemy, że taka sytuacja zaogniona gdzieś jest, to wisiało w powietrzu. Czy teraz także personel czuje się bezpiecznie? Czy są jakieś pytania z ich strony? Jak inni chorzy? No, wśród personelu pojawiają się także pytania. My w związku z tym organizujemy szereg szkoleń i takich działań informacyjnych. Nawet teraz są pielęgniarka naczelna i pielęgniarka epidemiologiczna jakby w epicentrum tego i prowadzą takie działania. Natomiast myślę, że to, że w ubiegłym roku, w lipcu, sierpniu byliśmy dotknięci klebsiellą, jakby ta choroba spowodowała takie wzmożone działania w szpitalu i dużą akcję szkoleniową, informacyjną, to myślę, że personel już jest znacząco lepiej wyedukowany, przygotowany do tego. Jak mówię, pacjenci póki co, i myślę, że tak to się utrzyma, są kohortowani, zajmują się nimi specjaliści zakaźnicy, przystosowany i przeszkolony personel oddziału zakaźnego. Także szkolimy w tym zakresie firmę zewnętrzną i właśnie teraz odbywają się także spotkania w zakresie szkolenia personelu, który żywi, sprząta na oddziale zakaźnym po to, żeby to był personel tylko dedykowany, który nie rozprzestrzenia nam się po szpitalu. Panie doktorze, dwa pytania. Pierwsza sprawa dotyczy tego, gdzie jest koniec tej kaskady kwarantanny, no bo rodzina tego pacjenta ma swoich znajomych i pytanie, gdzie się stawia według wytycznych takich zdroworozsądkowych, ale także wiedzy medycznej te granice? To znaczy tak, no to sprawa inspektora sanitarnego, czyli służb sanitarnych, kiedy ta kwarantanna zostanie ukończona. Jeżeli są podejrzane przypadki w trakcie kwarantanny, no to wtedy kierowane są na oddział zakaźny, że jakieś objawy są, tak? I wtedy dalej diagnozujemy, pacjent badania, tak? Czy nie jest czasami zakażony. Natomiast ci pacjenci, którzy będą wypisywani, to będą wypisywani wtedy, kiedy ujemy wynik badania,
kierunku koronawirusa. Panie doktorze, a jeszcze jeżeli mówimy o funkcjonowaniu w tej chwili oddziału zakaźnego, to no, oddział zakaźny to jest takie miejsce, gdzie ten reżim sanitarny jest w szczególny sposób ostry. W związku z tym, co tak naprawdę teraz się zmieniło i czy nie można powiedzieć, że dla zakaźników to jest trochę dzień jak co dzień, to znaczy zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność w obchodzeniu się z pacjentem, ale jak jest inaczej teraz? No na pewno się więcej, dużo się zmieniło, no te procedury wymagają od nas dużej ostrożności, czyli coś bardzo dobrze wyposażyli sprzęt do kontaktu z takimi pacjentami, kombinezony, maski, okulary, no praktycznie wszystko jest, sprzęt jednorazowy, jednodniowy. No w każdym razie tak, bardzo ważne procedury sami sobie opracowujemy, tak na bieżąco, tak, chociażby korzystając z amerykańskich różnych publikacji, jak się rozebrać, jak się ubrać, kombinezon, co trzeba po kolei zrobić, tak? To są drobiazgi, ale bardzo ważne, jeżeli chodzi o względy epidemiologiczne. Ale warto tu warto dodać jeszcze do tego, co pan ordynator mówi, że oddział jest całkowicie wyizolowany, jest odcięty, żadne ścieżki komunikacyjne się nie łączą. Tutaj jest prowadzona diagnostyka. Także absolutnie nie ma żadnych połączeń z innymi oddziałami. To przerobiliśmy przy bakterii nudeli, gdy się rozpraszała. Proszę Państwa, a propos sprzętu chciałem dopytać. Wiem, że szpital w zeszłym tygodniu składał zamówienie do Agencji Rezerw Materiałowych. Czy Państwo jakiegoś wyposażenia potrzebujecie? Czy agencja odpowiada na to zapotrzebowanie? Jak w tej chwili to wyposażenie Państwa w kontekście koronawirusa i tak jak Pan doktor wspomina, kolejnych zachorowań pewnych w tej chwili wygląda? Tak, my na pierwsze nasze zapotrzebowanie reakcje rezerw materiałowych mieliśmy. No, jakaś ilość sprzętu do nas dotarła, oczywiście to nie jest to wszystko, co nam jest na bieżąco potrzebne. Dzisiaj trochę rynek się załamuje, dlatego że firmy, które zaopatrywały nas w różnego rodzaju sprzęt, no, zgłaszają nam przede wszystkim trudności w dostawach, a też konieczność płacenia na przykład gotówką i znacząco wzrosły ceny sprzętu jednorazowego, tak? My opracowaliśmy też takie dość duże zapotrzebowania na sprzęt i środki ochrony indywidualnej, które przekazaliśmy zarządzaniu kryzysowemu wojewody. No i to jest procedowane. My tego sprzętu na razie jeszcze nie dostaliśmy, wiem, że to jest procedowane, tak? Ja jeszcze mam pytanie do pana doktora a propos samego pacjenta. Rozumiem, że wie, że jest pierwszym pacjentem w Polsce z koronawirusem. Jak do tego podchodzi? Wiadomo, że zgłosił się ta procedura, że nie została podjęta prawidłowa. Powiem tak. Naprawdę to jest taki pacjent numer zero, ale na pewno świetnie w sposób uświadomiony co do problemu modelowy, można powiedzieć. Bo to te wszystkie procedury od początku do końca zostały wykonane, tak? Łącznie z tym, że pacjent od nas dostał wynik badania, ma zadzwonić, przesłać ten wynik oczywiście do Niemiec, tam gdzie jest jego rodzina. Wiem, czy właściwe służby sanitarne już wprowadziły izolację tej całej rodziny, no i będą wykonywać badania. Na razie, jeżeli tak powiedzmy, z tego wiemy, że on spotykał się z wieloma ludźmi, łącznie z tym, że był transportowany do Polski autobusem. Więc to wszystko te służby sanitarne, epidemiologiczne będą musiały zweryfikować, kto jechał, z kim miał kontakt. To są kwestie. Ale jak to jest rejon Niemiec? Westfalia. Dobrze, drodzy Państwo, zróbmy teraz przerwę. Może Panie Michale, jeszcze chwilę, bo chciałabym jednak, żebyśmy uspokoili opinię publiczną, bo co prawda mamy ten jeden przypadek, ale to jest jeden, tak? Mamy milion mieszkańców, jesteśmy świetnie przygotowani, są przećwiczone wszystkie procedury, bardzo mocno dbamy o higienę, bo to jest podstawa. Wszędzie w szpitalu są płyny, tak, są dozowniki na każdym oddziale. Te szkolenia, które są prowadzone w tej chwili wśród personelu, właśnie tego dotyczą. W urzędzie u mnie też możecie Państwo zobaczyć. I też taki apel właśnie do wszystkich pracodawców, że przed wejściem do wszelkich biur, instytucji, urzędów, firm muszą być środki dezynfekujące, muszą być również komunikaty o częstym myciu rąk, o tej higienie. My mieliśmy też pracowników, którzy przebywali na urlopach w Wietnamie, w Tajlandii. 10 osób pracuje w tej chwili na telepracy. Naprawdę to nie przeszkadza. Można się porozumieć i trzeba spokojnie takie procedury
zapobiegawczo wcześniej wdrażać. Jak widać również wspomaganie szpitala, środki finansowe. Wiemy, w jakiej sytuacji jest ochrona zdrowia w tej chwili. 17 miliardów długów w Polsce. Więc to są natychmiastowe potrzebne działania. Stąd jeszcze apeluję właśnie, żeby również rząd jak najszybciej przekazał i materiał, i sprzęt. My apelujemy o 10 milionów dla regionu lubuskiego. To jest kilka szpitali. Gorzów o 4,5 miliona wystąpił. Zielona Góra ponad 2 miliony z tych rezerw. Szpital w Torzymiu, który też został wskazany, jest to szpital jednoprofilowy, pulmonologiczny, z uwagi też na swoją specyfikę, i szpital na południu w Szprotawie, więc potrzebujemy tego wsparcia. Proszę Państwa, jeszcze może jedna sprawa. My musimy wiedzieć, że ten wirus będzie na stałe. To nie jest, że ten wirus jest teraz, a za chwilę zniknie, tak? Tak jak mieliśmy z wirusem SARS. Także musimy się go przygotować dobrze. Nie ma co o tym, że będziemy niedługo mieli szczepionki, że będziemy mieli leki. Także będziemy mieli czym się bronić. Także jak wprowadzą szczepienia, no to oczywiście sytuacja epidemiologiczna w świecie bardzo się zmieni. Nie mówiąc, że zachęcamy do szczepień w grypie, tak? Ponieważ grypa jest globalnym problemem. Jeżeli 10% społeczeństwa światowego choruje na grypę, a jeżeli chodzi o śmiertelność, to jest rzędu 700 tysięcy osób rocznie. Także pozwólcie, jakie jest na świecie. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo wczoraj było mówione o tym, że Państwo mają bardzo dużo telefonów. Czy będą oddelegowane kolejne osoby, żeby wszystkie te wątpliwości rozwiewać, żeby to ciągle można było się dodzwonić do Państwa oddziału? To znaczy, jeżeli jest telefon, to lekarze odpowiadają na ten telefon, nie pielęgniarki. Można zadzwonić do inspektora sanitarnego, jest całodobowy telefon, także tam można się kontaktować. Czasem lekarz może być zajęty przy pacjencie, lekarz może być delegowany na konsultację. Także może być niedostępny. Także proponuję, chociaż ma zawsze przy sobie telefon, ale może być zajęty, tak? Żeby dzwonić na infolinię do inspektora sanitarnego. Tak, ale też warto powiedzieć, że my w szpitalu uruchomiliśmy też call center i panie, które pracują tam, przynajmniej te podstawowy bagaż informacji mogą przekazać, to po pierwsze. Po drugie, ja robiłem sam taki eksperyment, dzwoniąc na oddział zakaźny i dodzwoniłem się. Pani przekazała mi wszystkie podstawowe informacje, więc to działa i też nie mam żadnych informacji, że trzeba jakoś ponadwymiarowo czekać. My też chcemy pochwalić jakby społeczeństwo, tak, które nie zareagowało panicznie i my nie mamy tłumów ludzi przed oddziałem zakaźnym. To jest na razie taka ilość osób, którą spokojnie ten oddział obsługuje. Panie prezesie i panie doktorze, to jeszcze już na sam koniec, wszyscy żyjemy koronawirusem, natomiast pytanie, co na przykład, jeżeli ktoś ma ostrą postać żółtaczki w Zielonej Górze, jest tutaj z rejonu, ma jakąś inną chorobę zakaźną, co ma robić, gdzie ma się robić? To też przećwiczyliśmy, także to spokojnie. Jeżeli pacjent ma zapalenie opon uzgołodzeniowych, oddziały neurologiczne mają procedury leczenia. Jeżeli ma zapalenie wątroby, oddziały wewnętrzne wiedzą, jak leczyć, wiedzą, jak takiego pacjenta izolować. Także to, proszę? Ma chorobę zakaźną. O tym mówimy właśnie, tak? To nie, w każdym oddziale można stworzyć miejsce na izolację pacjenta. To nie ma z tych chwili sal 10-osobowych. Są sale, które właśnie izolatki. Takiego pacjenta można, nie ma masowych zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby. W tej chwili problemem, jeżeli chodzi o wątroby, mamy przewlekłe zapalenie wątroby typu C, natomiast inne zapalenia wątroby zniknęły z rynku, można powiedzieć. Jeszcze takie pytanie do pani marszałek. Czy w związku z tym, że to u nas jest taki pierwszy przypadek właśnie koronawirusa, czy myśli pani, że województwo lubuskie może liczyć na jakieś specjalne traktowanie ze strony ministerstwa? Czy takie procedury są? Nie sądzę, bo procedury są powszechnie dostępne, są takie same dla każdego regionu. Wszyscy musimy być przygotowani, także nasza również reakcja była właściwa jako samorządu województwa. Przecież po to mamy w budżetach środki w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Przechodziliśmy powodzie, susze. Damy sobie radę również z koronawirusem. Ja mam jeszcze jedno pytanie do pana doktora Smykała. Panie doktorze, wczoraj na konferencji pan tak razem z doktorem Ciachem trochę żartobliwie, nie żartobliwie, teraz nie wiem jak to traktować, wspominał coś o lekach, którymi można zwalczać koronawirusa. Może to już jest czas, żeby... Nie, to znaczy tak, państwo, to są wszystko w ramach jakichś, powiedzmy, badań klinicznych, ale są pewne pomysły na leczenie. Nie będę mówił jakie, no w każdym razie są już stosowane w niektórych ośrodkach
leki i a jakie to? Czyli indywidualnie idąc do apteki? To nie jest, że nikt nie kupi tych leków, to są wszystko badania kliniczne. Tak? Ale też są jakieś takie metody typu doktor Ziemba. Znaczy, no nie, ja bym proponował, żeby nie stosować tych metod. Ale on ma dużo zwolenników, wiele osób twierdzi, że... Tak, ale jeżeli pomagają, to... A co by pan powiedział młodym osobom, niektóre młode osoby na przykład palą jointy w kółku i się wymieniają śliną przy paleniu? Czy to jest niechiliczne, czy w czasie tej epidemii powinny zaniechać takie? Dobrze, proszę państwa. Ważne pytanie dotyczące odwiedzin w szpitalu. Czy macie państwo ograniczenie? Tak, myśmy wprowadzili całkowity zakaz odwiedzin na oddziale zakaźnym, na kilku oddziałach, a właściwie w większości szpitala odwiedziny zostały ograniczone. Ale czy myślicie o całkowitym zakazie odwiedzin? Na razie to wszystko, pani redaktor, jest sytuacja dynamiczna. Jeżeli będzie takie zagrożenie realne, to na pewno taki zakaz wprowadzimy. Natomiast na razie nie mamy w szpitalu poza oddziałem zakaźnym koronawirusa. W związku z tym ograniczamy tylko odwiedziny do jednej zdrowej osoby dorosłej. Natomiast zakaźny jest całkowicie wyeliminowany. Jeżeli będziemy musieli przestać planowo działać na oddziałach okulistyki i laryngologii, dokładnie taki sam zakaz wprowadzimy tam. A mam pytanie do doktora Smykała o to, czy to jest już ten moment, kiedy, nie wiem, powinniśmy się zastanowić nad tym, czy tu w Lubuskiem powinniśmy ograniczyć, nie wiem, koncerty, jakieś masowe zgromadzenia. Znaczy, moja opinia, uważam, że nie. To nie jest taka sytuacja. Natomiast kiedy będzie więcej takich osób, które chorują, no to jasna sprawa, że to wymaga urzędy epidemiologiczne. A teraz to nie, tak samo z jakimiś masowymi imprezami. Ja nie widzę takiej potrzeby, żeby ograniczać koncerty czy jakieś spotkania. A ten kierowca z Litwy, o którym pan doktor wczoraj mówił, to ostatecznie na co był chory? On miał przeziębienie, ale na co był chory, że jaki patogen, to nie powiem, bo na pewno nie miał grypy i nie miał koronawirusa. I kiedy został wypisany? Dzisiaj będzie wpisany. Jest ujemny wynik badania na koronawirusa, bo on też był poddany temu badaniu. Ale także wcześniej wykluczono grypę, w związku z tym no, miał jakąś formułę przeziębienia. No takie wykluczone grypę, pan potem szukamy dalej, ale jednocześnie wysyłając badanie na koronawirusa. Ale jeszcze nawiązując do pani pytania o te imprezy masowe, jakieś zgromadzenia, myślę, że warto zaapelować przy tej okazji do wszystkich, którzy no, manifestują jakieś objawy chorobowe, żeby się powstrzymali od udziału w takich imprezach, bo to nie trzeba jakby narzucać administracyjnie. Zdrowy rozsądek jest w ogóle bardzo pożądany w tego typu sytuacjach. No i myślę, że to jest bardzo ważne, co pan prezes powiedział. Właśnie osoba chora sama powinna mieć taką świadomość, że jest zagrożeniem dla innej osoby, tak? I nie powinna chodzić na koncerty, kiedy jest chora. Powinna zostać w domu i wyszła. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał spytać o coś? Jeśli nie, to zróbmy przerwę na czas nagrań indywidualnych.